Jedziemy, a raczej stoimy doliną Służewiecką, w której został wprowadzony buspas w jednym i w drugim kierunku. No i właśnie, panie radny Scholz, panie Dybalski, który się tak ze mną spierał w Werdecu na ten temat, a przede wszystkim panie Puchalski, co myśmy wam zrobili, że zgotowaliście nam coś takiego? Jest godzina 12:11. Jedziemy teraz w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Mordoru. O tej porze tu powinno być pusto i przejezdnie, bo naprawdę nic nie jest powodem, dla którego akurat ten fragment miałby się w tym miejscu i w tym czasie korkować. Ja patrzę jeszcze na drugą stronę, nie wiem, czy widać to na kamerze, w drugą stronę wcale nie jest tak dużo lepiej. Oczywiście jest lepiej, ale nie tak dużo, jak mogło być. I w drugą stronę też nie jest tak luźno, jak nawet jeszcze przed oddaniem południowej obwodnicy Warszawy było tutaj przy trzech pasach. Teraz mamy oddaną południową obwodnicę Warszawy i rzeczywiście przez moment było luźniej. To trzeba uczciwie przyznać. Natomiast ZDM stwierdził, że nie ma takiego jeżdżenia w Dolinie Służewieckiej. Za dobrze tym blachosmrodziarzom wrednym. No i zrobił nam tu buspas, żebyśmy za bardzo sobie nie szaleli, jak oni uważają. Kierowcy w ogóle podobno szaleją po Warszawie. Ja nie wiem po prostu, skąd oni definicję szaleństwa wzięli, ale podobno szalejemy. No to właśnie widzicie, jak szalejemy. No po prostu szał. Widzę, że buspasem też popychają ludzie. Nie wiem, czy to na nagraniu wyjdzie. Musiałem tak przypiąć ten telefon, żeby nie jeździć z nim w ręku. Nic nie za bardzo. Nie, to normalne samochody są, to nie są żadne taksówki ani przewozy. Po prostu ludzie, widać, nie mają cierpliwości do sterczenia i do tego, co wyrabia ZDM w Warszawie. I po prostu jadą tym buspasem. 5,89 benzyna, tak przy okazji, informacja. Więc może nie jest za wesoło, ale ewidentnie to szaleństwo benzynowe się skończyło. To też to akurat jest dobry znak. Tak, coraz więcej kierowców tu widzę. Nie tylko biernie, ale i czynnie protestuje przeciwko buspasowi, jadąc po nim. No i tak to właśnie wygląda. No, stoimy, po prostu stoimy Doliną Służewiecką. Stoimy Doliną Służewiecką tylko i wyłącznie dlatego, że został tu zrobiony ten nieszczęsny buspas. Skoro było tak dobrze, to czemu jest tak źle? To znaczy, skoro było tak dobrze, że nie było korka, to po co było wprowadzać buspas? Tak jak wspomniałem, tylko i wyłącznie dlatego, żeby kierowcom nie było za dobrze. Żeby kierowcy się przyzwyczaili do tego, że są tutaj pariasami w tym mieście. Kierowcy, czyli w przeważającej części osoby pracujące, a co za tym idzie, utrzymujące, po pierwsze, urzędników ZDM-u, po drugie, osoby, które wykonują zlecenia ZDM-u, czyli jakieś tam firmy, które malują te buspasy, po trzecie, wreszcie, wszystkie inwestycje w Warszawie, bo zawsze będę to przypominał przy każdej nadarzającej się okazji. Będę powtarzał to jak mantrę w ogóle i to powinno się wbić do głowy każdemu warszawskiemu kierowcy. Podstawowe dwa źródła przychodów samorządów. To jest 38% naszego podatku PIT i podatki od nieruchomości. Wiadomo, że podatek PIT płacą tylko pracujący warszawiacy. Podatki od nieruchomości raczej mimo wszystko też. No, zdarzają się takie przypadki szczęśliwców, którzy bez pracy stali się posiadaczami nieruchomości, no ale na ogół jednak trzeba było ciężko na to zapracować.
Więc pracujący warszawiacy utrzymują nie dość, że cały ten nierząd dróg miejskich, to jeszcze wszystkie inwestycje, które w tym mieście są wykonywane. I za nasze pieniądze, za to, że my musimy płacić za to, że pracujemy, taki właśnie los nam jest zgotowywany. Zarząd ścieżek rowerowych i chodników, bo tak powinni się nazywać, właśnie uszczęśliwia nas co i rusz takimi inicjatywami. Zbliżamy się do ulicy Wilanowskiej. To najprawdopodobniej powinno być troszkę luźniej, aczkolwiek zobaczymy. Zobaczcie, że ja tak pokrzykuję, ale telefon jest przypięty przy szybie i nie jestem pewien, czy mnie słychać. Bo tutaj nie jadę tym razem swoim samochodem, więc to wszystko jest zainstalowane zdecydowanie dalej od mojej twarzy. Stąd owszem, jestem wzburzony kwestią buspasa, ale nie odnieście wrażenia, że ja pokrzykuję tutaj na was. Po prostu nie wiem, jak będzie mnie słychać, w związku z tym staram się mówić jakoś w miarę głośno. Tak, no tu jest odrobinę lepiej. A nie będziemy tutaj zajeżdżać panu z tyłu. Tu jest odrobinę lepiej, ale dopiero tu. Cały odcinek, właśnie ten krytyczny odcinek, o którym ja tyle razy powtarzałem i w mediach społecznościowych, i na antenie różnych rozgłośni, czyli tam, gdzie buspasa być nie powinno, przez to, że buspas tam jest, się stoi. Dobra, to na tyle. Cześć.